witam. Postanowiłem zrobić test hulajnogi TechLife X7, znany też jako Z10. Dla osób, które pierwszy raz kupują sobie hulajkę i chcą fajnie sobie pomykać gdzieś po lasach, ścieżkach, trochę terenowo bardziej niż gdzieś tam w parkach czy w miastach. Niekoniecznie chodzi o prędkość, ale chodzi o moc i komfort jazdy właśnie w takich warunkach jak te tutaj w lesie. Naprawdę, podsumowując, hulajka dała radę, jaką moja pierwsza, jestem bardzo zadowolony. No, przyjechałem niecałe 100 km i jestem wręcz zadowolony z niej, z wszystkich tutaj opcji, które ma. Więcej za chwilę. Więc powiem krótką recenzję na temat tej hulajki. Kupiłem ją głównie wyłącznie, żeby sobie wozić się właśnie po lasach, w takich ścieżkach, nie po asfalcie, nie dla zasięgu, a bardziej dla amortyzacji. Przeglądałem kilka ofert i powiem szczerze, w tej cenie wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie. Najfajniej podoba mi się fakt, że ma naprawdę fajną stabilizację przodu i tyłu. Fajny regulator prędkości, możliwość zmiany biegu. O zasięgu się nie wypowiem, bo w sumie nie wykorzystuję tylu kilometrów, ale no, moim zdaniem realnie na dwójeczce, trójeczce dojedzie się w 40-50 km. Fajnie, najlepszą chyba sprawą jest to, że ma napęd na dwa koła, więc radzę sobie z każdym terenem praktycznie. Mech, zarosty to jest nic. Troszeczkę jak jest dużo piachu, wtedy one są dosyć wąskie koła, więc potrafią się zakopać i można troszeczkę się tutaj przyjechać, ale pomimo tego naprawdę daję radę i jestem bardzo zadowolony. Troszeczkę, no, chyba najsłabszą sprawą w tej hulajce jest to, że łamanie kierownicy i składanie jej. Nie robię tego często, bo widzę, że te tutaj mocowania są średnie. Jeśli jak będę codziennie łamał jadąc samochodem i zabierając się do siebie tego, to będę naprawdę miał później te wszystkie luzy dosyć duże, więc zostawiłem jak jest i pakuję do samochodu bez składania, jakoś tutaj mi się udaje. Z ładowaniem też jest fajna sprawa, są dwie opcje, chyba kupię sobie drugą, bo mi się nie chce 6 godzin czekać. Nic nie trzeszczy, wszystko wydaje się jak na lepszym porządku, troszeczkę hamulce tarczowe obracają się, więc trochę słychać je, ale to też nie jest jakąś tam wielką sprawą. Więc generalnie z zakupu jestem bardzo zadowolony, jeszcze dostałem fajny rabacik, kupiłem ją chyba za 6800. Miałem też testówkę na parę dni, troszeczkę zjechała 250 km, no i właśnie no już miała te tarczowe hamulce trochę zjechane, luz miała właśnie tutaj na tej kierownicy, dlatego starałem się kupić już nową i staram się nie składać jej po prostu tak często. Światełka elegancko, nie wiem czy był właśnie klakson, dzwonek w zestawie chyba wyrzuciłem z kartonem niechcący. Tu muszę jeszcze troszeczkę skręcić, bo zrobiłem to dosyć szybko, nie chlujnie. Wskaźnik też jest fajny, poziom akumulatora, no wszystko mi się tutaj generalnie podoba. Wożę się najważniejsze po terenie, po lesie, spokojnie, na grzybki, pomykam nią i jestem zadowolony. No to tyle na tyle, no pierwsza recenzja sprzętu. To dla tych, którzy zastanawiają się wydać kasę, no myślałem nad, są wiadomo tańsze, ale tylko z napędem na jednym albo nie taką mocą, więc chyba w tej cenie naprawdę przeszukałem parę dni ofert, nie ma zbyt wiele. Ale ta wydawała się najbardziej optymalna i...